jakie zdjęcia możemy zrobić za pomocą tego aparatu? To są tak zwane termogramy, czyli pokazujemy wszelkie możliwe mostki termiczne, czyli miejsca ucieczki ciepła z budynku, wszelkie nieszczelności, niedociągnięcia w wykonaniu materiałów izolacyjnych, w ich montażu. To przede wszystkim, poza tym, nieszczelności okien, zawilgocenia, czyli wszystko to, z czego ucieka temperatura. Teraz zrobimy zdjęcie budynku redakcji mojego miasta. Tak, dokładnie. Jak długo to trwa? To zależy od bardzo wielu czynników, które trzeba uwzględnić, między innymi temperatura zewnętrzna, emisyjność, świecące słońce, no i przede wszystkim dobór podstawowej ostrości i kalibracja urządzenia. Zobaczyć, co na mnie widać. Te czerwone miejsca to... Te akurat czerwone, w tym momencie widać szyby, to są odbicia, więc to jest tak zwana pozorna temperatura, którą do końca nie należy brać pod uwagę, ona ulega wykluczeniu. Natomiast wszystkie inne, na przykład takie, jak jest tutaj te punkty, to są potencjalne mostki termiczne, czyli miejsca, w których na pewno ucieka ciepło. W badaniu mostków termicznych należy zwrócić uwagę na to, że mierzymy przede wszystkim temperaturę, czyli to ciało musi tą temperaturę emitować. Czyli jeżeli byśmy mieli zlecenie na badanie uciekającego ciepła, przecieku wody, centralnego ogrzewania, musimy zwrócić uwagę, że jest to nieskuteczne, jeżeli na przykład rury są obudowane materiałem i nie dotykają ścianek, bo wtedy ciepło nie jest emitowane do elementu zewnętrznego, w związku z tym nie ma możliwości, żeby bardzo precyzyjnie temperaturę zbadać wewnętrzną, w związku z tym nie możemy precyzyjnie zbadać jakby miejsca przecieku lub uszkodzenia. Możemy też sprawdzić, który samochód jechał przed chwilą. Możemy sprawdzić, który samochód jechał przed chwilą, ponieważ silnik jest ciepły i jeżeli przed chwilą przyjechał, to wiadomo, że jego temperatura będzie jak najwyższa. Tak samo jest z ludźmi, możemy badać ich temperaturę, temperaturę na skórze, nie na ubraniu. Jednocześnie przekonać się, że temperatura 36,6 stopni jest tylko w określonych miejscach, natomiast skóra jest zimniejsza, co jest efektem normalnym i naturalnym przejechanego samochodu.